W dzisiejszej aktualizacji CryptoKline mamy poniedziałek, nowy początek tygodnia, nowe możliwości. Jak widzicie, jestem z powrotem w moim studio, wróciłem z Madery, także od dnia dzisiejszego pełnoprawne materiały, prosto z mojego studia, w profesjonalnym wykonaniu, razem z ekranem. Także co się działo, jeżeli jesteście na rynku kryptu, wiecie doskonale, że od kilku dni, od kilku tygodni nawet można powiedzieć, przemieszczamy się mocno bokiem. Natomiast ten bok, ruch boczny, prędzej czy później będzie musiał się zakończyć. W tym tygodniu mamy jedno wydarzenie, które może potencjalnie nas pokierować w górę lub w dół, o tym sobie porozmawiamy. Opowiem Wam za chwilę, co to jest za wydarzenie. Pokażę Wam dzisiaj jeszcze jedną ciekawą rzecz, także zostaniecie ze mną do końca. Natomiast na samym początku pamiętajcie, aby zostawić lajka, like komentarz, suba i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco z moimi aktualizacjami. Moi drodzy, przejdźmy do wykresu i zobaczmy dokładnie, co tutaj się dzieje. Jesteśmy na świecach jednodniowych. Bitcoin na ten moment kosztuje 30 277 dolarów. I widzimy, że cały czas, uwaga, od 23 czerwca, czyli tak naprawdę już w tym momencie jest to, uwaga, 20 dni, czyli prawie 3 tygodnie przemieszczamy się, tak zwanej konsolidacji w ruchu bocznym. I tak naprawdę w tym momencie bardzo istotne są poziomy, które są tutaj naniesione. Jesteśmy na świecach jednodniowych, żebyśmy sobie mogli lepiej je zobrazować. Przejdźmy trochę na niższe timeframy, przejdźmy sobie na timeframe 4 godzinowy i zobaczmy, jak tutaj się tak naprawdę plasujemy. Teraz po pierwsze, bardzo ważny jest poziom 31400 i drugi poziom 29850 Także pomiędzy tymi poziomami widzimy tutaj kilka mocnych odreagowań, raz, Dwa, trzy, cztery. Z, górnej, z górnego poziomu. Raz, dwa, trzy. 4, 5 z dolnego poziomu, także widzimy pełnoprawny tutaj poziom konsolidacji pomiędzy tymi poziomami. Zakres pomiędzy nimi jest dosyć dobry, tak jak wspominałem niejednokrotnie na moim telegramie, jeżeli Was jeszcze nie ma na moim kanale na telegramie, serdecznie Was tam gorąco zapraszam na kanał Alerts lub na kanał grup wybór należy do Was, jest tu informacja, a bieżąco każdego dnia poza materiałami na YouTubie, także pierwszy link w komentarzu przypiętym pod tymi materiałami, a tymczasem wróćmy sobie szybko do wykresu. Wrzucałem informację niejednokrotnie, że mamy tutaj dość fajny zakres do tradowania, bo jest to tak naprawdę 1000 500 dolarów, 5% ruchu, także w tym momencie, czego możemy się doszukiwać? Po pierwsze możemy doszukiwać się potencjalnych pozycji kontrpozycji, czyli w tym momencie od naszego supportu gramy pozycję long i tak naprawdę od naszego resistance możemy grać pozycję shortową, także tak to wygląda tutaj short termowo, natomiast spójrzmy sobie na to, jakie są dalsze time frame, ponieważ prędzej czy później będziemy mieli koniec tej fazy konsolidacji. A dlaczego będziemy mieli koniec? Ponieważ między innymi w tym tygodniu będziemy mieli ogłoszenie Core Inflation Rate czyli CPI, który może nas pokierować. Zobacząc analitycznie w przeszłości, te wydarzenie miało wpływ na ruch, natomiast jak ono wpłynie, zobaczymy będzie to miało miejsce 12 lipca o godzinie 14.30 także musimy być czujni. jest to 14.30 czasu polskiego, także będziemy to obserwowali na bieżąco, natomiast myślę, że potencjalnie jest duża szansa na to, że Bitcoin w końcu w tym momencie podczas tego typu eventu będzie w stanie zostać pokierowany w górę lub dół, gdzie to będzie miało miejsce, zobaczymy już za dwa dni, moi drodzy natomiast spójrzmy sobie sami na to, jakie są price targety z potencjalnych ruchów, tak jak dobrze wiecie od Jakiegoś czasu wspominałem o nadchodzącej korekcie. I dalej pozostaje przy tym scenariuszu, ponieważ po tak ogromnym wybiciu w górę, siłą rzeczy naturalnym ruchem będzie korekta do poziomów niższych. I jakie to będą poziomy, już Wam dokładnie pokażę. Pierwszym poziomem, który będę obserwował na pewno, będzie poziom drobnego spadku 29 200 300 dolarów. Także ten przedział około załóżmy 29 000, ponieważ tutaj mamy kilka poziomów wsparcia, które mogą być odegrać kluczową rolę. Kolejnymi poziomami będzie 28,6 i myślę, że. 28,3, także gdzieś te poziomy w tym przedziale, tutaj widzimy, jeżeli sobie naniesiemy taki oto punkt, e, powiedzmy nasz support box, widzimy, że ten oto przedział będzie dość istotny do naszej korekty. I tak naprawdę, czy Spadając do tego poziomu nadal będziemy w trendzie wzrostowym, tak, jak najbardziej, ponieważ cały czas w tym miejscu wygenerujemy kolejny higher low. Także tak naprawdę nawet spadając, jest to zdrowe dla długoterminowych wzrostów, ponieważ w tym momencie spadamy, jest naturalna sekwencja rynku, czyli generujemy kolejną falę, w tym momencie podtrzymujemy nasz support na poziomie w okolicach 28 tysięcy dolarów i w tym momencie dalej rośniemy w górę. Także tak jak wspominałem niejednokrotnie korekta, moim zdaniem, prędzej czy później nadejdzie, widzimy o 20 dni jesteśmy tak naprawdę w ruchu bocznym, konsolidujemy się Także prędzej czy później ten ruch nadejdzie. I teraz, jeżeli może być również tak, że jeżeli moglibyśmy to potraktować swego rodzaju jako bull flag, bo to również możemy to w ten sposób potraktować, tak naprawdę tutaj uwaga, price targetem z tego byłby dosyć wysoki poziom, ponieważ jeżeli byśmy sobie potraktowali to jako bull flag, uwaga, moi drodzy, mogłoby do nas zawieść aż do 35 tysięcy dolarów. Natomiast czy jest to możliwe? Uważam również, że tak. Spójrzmy sobie szybko na wykres dzienny i dlaczego uważam, że jest to możliwe. Price target 35 tysięcy dolarów pokrywa się tutaj, powiedzmy, z naszymi kolejnymi. Poziomami oporu. Natomiast ta cała przestrzeń tutaj, uwaga, cała ta przestrzeń tutaj pomiędzy, widać tak naprawdę, że jest ona relatywnie pusta, czyli chodzi mi konkretnie o ten poziom tutaj nie mamy żadnego price action i dopiero tutaj mamy price action. Także cały ten przedział pomiędzy 32 tysiące dolarów a 33,5-34 tysiące dolarów jest tak naprawdę dosyć pusty. Także bardzo, bardzo prawdopodobny również jest to, że ten scenariusz może zostać zrealizowany w formie bull bullflaga i dosiągniemy w najbliższych dniach, i na przykład tygodniach 35 tysięcy dolarów. Natomiast mówię, jest to scenariusz, moim zdaniem, dużo mniej prawdopodobny, aczkolwiek nie możemy sobie, że tak powiem, pozwolić na odpuszczenie go i e, całkowite anulowanie. Także to jest scenariusz bardzo, bardzo bullish, także jeżeli są tutaj osoby, które są mega bullish na rynku, ten pattern tutaj, powiedzmy, ten schemat można, można obserwować, natomiast tak naprawdę i w jaki sposób ja bym się spodziewał rozgrywania tego? Po pierwsze, musimy przebić mocno 31500, czyli nasz poziom oporu, który od trzech tygodni trzyma nas bardzo mocno, musimy zostać wybici, breakout i tak naprawdę najlepszym tematem byłby w tym momencie Rites na poziomie 31400 i dalszy wzrost do góry. Także dopiero w momencie, kiedy tutaj będziemy mieli retest, możemy rozmawiać o dalszych wzrostach, ponieważ inaczej będzie to prawdopodobnie ponieważ inaczej prawdopodobnie będzie to po prostu kolejny fake out. Także moi drodzy, na ten moment mamy kilka scenariuszy. Po pierwsze mamy short termowe skalpy pomiędzy poziomami konsolidacji, na które polujemy od jakiegoś czasu na moim telegramie. Także yy, kolejnym ruchem będzie siłą rzeczy wybicie. Czy to będzie wybicie miało miejsce w górę, czy w dół? Musimy czekać tak naprawdę co się wydarzy, natomiast musimy być przygotowani. Jeżeli chcecie być przygotowani, możecie w tym momencie zarejestrować się, jeżeli jeszcze nie korzystacie z żadnych giełd, z któregokolwiek linku w opisie tego materiału, czy to będzie Bybit, Mexi, BitGet, jakakolwiek inna giełda, każdy z Was może podjąć decyzję, natomiast uwaga, ten ruch na pewno nadejdzie i pytanie, czy Ty będziesz na niego gotowy. Jeżeli chcesz być gotowy, po prostu musisz się przygotować, obejrzyj moje poradniki, jak zacząć i tak naprawdę będziesz wiedział. A jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania dalej, dołącz, zapraszam Cię gorąco jeszcze raz do kanału na Telegramie, tam na pewno dostaniesz odpowiedź na swoje pytania. Także, jak widzicie, mamy tutaj użytkowników, którzy rzucają codziennie swoje rozgrywki, zarówno profitowe, jak i te. Na których tracimy, ponieważ, wiadomo, nikt na rynku nie wygrywa w 100%. Natomiast, moi drodzy, przyjrzyjmy sobie jeszcze do jednej rzeczy. Natomiast, nie wiem, co się wydarzyło w ostatnich materiałach. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że były to materiały nagrywane z telefonu z wakacji. Natomiast przypominam wszystkim jeszcze raz, że cały czas promocja na Rozdanie USDT w zamian za aktywność jest obowiązująca i cały czas jest aktywna. Także w tym momencie, pod ostatnimi materiałami, nie przekroczyliśmy od jakiegoś czasu stołapek w górę. Także moi drodzy, w tym momencie, pod tym materiałem, musimy zobaczyć ponownie stołapek w górę, minimum, aby ktoś z Was ponownie był w stanie wygrać 100 USDT na swój adres portfela krypto. Także moi drodzy, pamiętajcie, zostawić lajka, komentarz, słuchać podania, aby iść na bieżąco. I tak naprawdę to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że się podobało. Wracamy do studia pełnoprawnych materiałów. Jeżeli nie, też również dajcie znać w komentarzu. Mam nadzieję, jednak mimo wszystko, że moje materiały są dla was wartościowe. Także, moi drodzy, dzięki jeszcze raz wszystkim za oglądanie. Dzisiejszy materiał będzie prawdopodobnie trochę dłuższy, natomiast mieliśmy tutaj kilka istotnych rzeczy, o których musieliśmy porozmawiać. Także widzimy się już jutro w kolejnej aktualizacji na kanale KryptoClan. I oczywiście zapraszam wszystkich jeszcze raz gorąco na kanał na telegramie. Pozdrawiam Was gorąco i życzę Wam udanego wieczoru.